zacznę od tego, że mieliśmy bardzo zacnych uczniów, zarówno kiedyś, jak i teraz. To jest w 2016 roku Zarząd Powiatu Bielskiego ufundował nam tablicę, tutaj za mną na dole, poświęconą organizacji ZEW, Związku Ewolucjonistów Wolności. W organizacji tej skupieni byli uczniowie obecnego liceum naszego i obecnego zespołu szkół ekonomicznych w Międzyrzecu. W tej chwili, w samym roku, powstała taka, taki pomysł powstał pani Wandy Krajewskiej-Hoffman. To jest jedna z niewielu już żyjących członkiń ZEW-u, aby specjalną tablicą uhonorować jednego z członków tej organizacji, Wiesława Tokarskiego, który został aresztowany, był więziony, później w 1958 roku zamordowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i do dziś ciała tego człowieka nie odnaleziono. Nie wiadomo, jakie są jego losy. Oczywiście, że bardzo chętnie zgodziliśmy się na taką inicjatywę. Uzyskaliśmy odpowiednie zgody Starostwa Powiatowego, a przede wszystkim Instytutu Pamięci Narodowej. I chyba w najlepszym momencie, czyli 1 marca, w Dniu Żołnierzy Wyklętych, tą tablicę dzisiaj odsłoniliśmy. Pamięć Wiesława Tokarskiego również dlatego jest tutaj upamiętniona, bo był uczniem tej szkoły. Tak, był uczniem tej szkoły. Jak wielu jeszcze członków ZEW-u. Głównym gościem naszej uroczystości był pan profesor Jacek Wołoszyn z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, który wygłosił wspaniały wykład o postawach młodzieży, w tym naszej międzyrzeckiej, w latach powojennych, czyli 1944-1956. Dziękuję panu profesorowi, wspaniała lekcja historii. 70 lat temu dokładnie, 71, kiedy nastąpiły aresztowania, czyli dwa pokolenia tak naprawdę w przeszłość, ale dla tych młodych ludzi to jest opowieść o ich rówieśnikach, o osobach, które były w ich wieku, kiedy rozpoczynały swoją działalność, kiedy za tę działalność ponosiły także odpowiedzialność, kiedy poddane były represjom, czy to w trakcie śledztwa, czy potem już w trakcie procesu, kiedy skazywano nastolatków właściwie, tak jak osoby dorosłe i potraktowano ich tak jako największe zagrożenie dla ówczesnego państwa, skazując całą surowością za działania, które tak naprawdę w żaden sposób temu państwu nie zagrażały. To były wyroki od 9 do poprzez 4, 6 lat do 2 lat, czyli tak naprawdę dla osób, które jeszcze wtedy, tak jak pan tutaj widzi, były niepełnoletnie, czyli to powinny być sądzone tak jak osoby niepełnoletnie, a zostały potraktowane z całą surowością, tak jak wszyscy członkowie podziemia niepodległościowego, tym również dorosłego. Powiedziałam o 11 tysiącach osób, które były zaangażowane, czyli młodych ludzi zaangażowanych w konspirację młodzieżową, ale to są te osoby, które przeszły przez akta, pojawiły się właśnie w aktach wytworzonych przez pracowników aparatu represji, czyli zostały wykryte, może czasami nie aresztowane, natomiast nie wiemy dokładnie, ile osób tak naprawdę zaangażowało się w konspirację młodzieżową. Niektórzy mówią, że można mówić przynajmniej o drugim 11, o tej drugiej 11 tysięcy osób, które właśnie mogło się zaangażować, ale też proszę pamiętać, nigdy nie były duże grupy. Ale powiedzmy sobie, to drugie tyle maksymalnie być może czeka na odkrycie, ale w tym momencie nie możemy wykluczyć, że jeszcze gdzieś w jakichś dokumentach, ale bardziej już wtedy w pamięci, która coraz, no niestety bardziej się zaciera. No, w tym momencie są dwie tablice upamiętniające sam Związek Ewolucjonistów Wolności, jak i Wiesława Tokarskiego. Czyli w tym momencie rośnie swoiste miejsce pamięci, które można wykorzystać jako podstawę do lekcji i do przypominania młodzieży o przeszłości i postawach ich rówieśników. Pomysł, wykonanie, realizacja. Jest pani jedną z dwóch fundatorek tej tablicy. Główną fundatorką jest pani Wanda Krajewska-Hoffman, ale ze względu na to, że czasy są takie, a nie inne i wszystko drożeje, więc pani Wanda miała pewien fundusz zabezpieczony i ja go tylko uzupełniłam. Generalnie Wiesław Tokarski jako zaginiony, jak to żeśmy określali, wyparował. Brzydkie określenie, ale zaginął. Młodzieżowemu, zrozumiałem. Tak, zaginął. Pani Wanda zwróciła się z tym do mnie w tamtym roku, żeby upamiętnić Wieśka. Słowa były proste. Pani Grażyno, ja mam 87 lat, ja chciałabym upamiętnić Wieśka. I pan by odmówił,
Nie. Nie. I właśnie widzieliśmy, że to są wysokie koszty, tak? No ale powiedziała pani Wanda, że ona funduje, nie ma sprawy. Tak to było. Natomiast cała historia to jest pan profesor Jacek Wołoszyn. W zasadzie mogę powiedzieć, że artykuł w Rzeczpospolitej, którego autorem był nauczyciel z Łosic, a opowiadał o organizacji ZEW. I to jest na zasadzie takiej. Odwiedziłam koleżankę w Międzyrzecu, wyciągnęła gazetę, zachowała artykuł, mówi Grażyna, może ciebie to zainteresuje. No przeczytałam, fajnie. Rzeczywiście, coś takiego, taka organizacja ZEW była. Ale rozwiedziałyście, że to będzie tutaj w Międzyrzecu na tej ścianie, w tej szkole? Nie. Ja tylko mówię o historii poznania ZEW-u. ZEW, po pierwsze ten artykuł, po drugie zwróciliśmy się jako organizacja do IPN-u, działu edukacji, z prośbą o wykład na temat. I pan Jacek Wołoszyn właśnie opracowywał organizacje działające na terenie Lubelszczyzny, przy czym ja poprosiłam pana profesora o to, żeby ze szczególnym uwzględnieniem ZEW-u. To się odbyło w grudniu 2013 roku, rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Wtedy była wystawa w Domu Kultury w 2008 roku. Pan Jacek powiedział, zaznaczył, że o ZEW-ie mówi tylko i wyłącznie na podstawie TCQB. Wiedza jego na temat organizacji była taka. Po wykładzie jeden z uczniów dwójki coś tam zgłosił, bo rodzina, i tam ustalono pewne rzeczy jeszcze w rozmowie, że były nieścisłości. No, teczka UB, więc coś przybyło, coś ubyło. Nie wiadomo, prawda? Kacki był na liście, zaginął, tak? Pani Wanda Krajewska-Hoffmann, tak jak przeczytałam w jej liście, wystąpiła do IPN-u z zapytaniem, jaki jest los. I dostała odpowiedź. Znaczy pierwszą odpowiedź dostała w maju, to było z Warszawy, że kierują sprawę do IPN-u w Katowicach. I potem w sierpniu, że umorzono całość sprawy dochodzeniowej, tak? No i to dokładnie tak. To nie koniec pani działalności, oczywiście upamiętniania bohaterów. Liczymy na kolejne tego typu tablice. To znaczy, to jest tak, jak zdrowie, czas pozwoli, to myślę, że tak, ale myślę, że organizacja ZEW jest wyjątkowa, jej odkrycie jest wyjątkowe. Tak jak pan Jacek powiedział, dopiero wszystko rozgrzebujemy, tak? Dopiero próbujemy coś ustalić, co się zadziało tutaj na tym terenie. Ja w tej chwili robię pewne starania dotyczące Bogumira Eichlera, powstańca styczniowego. Bo w ogóle rodzina Eichlerów to jest pierwszy temat po moim przyjeździe w 95, którym się zajęłam w Międzyrzecu Podlaskim. Rodzina Eichlerów jest wyjątkowa i niesamowita. W tym roku przypada 180. rocznica urodzin Bogumira Eichlera i 160. rocznica powstania styczniowego. Bogumir Eichler był powstańcem styczniowym. Proszę zwrócić uwagę, że dowódcą był jego brat Zbigniew Tokarski, a ginie Wiesław Tokarski. Jest to sadyzm tego okresu, żeby Zdzisław, który założył organizację, do końca życia miał wyrzuty sumienia. Tak? To jest raz, to tak jak z Kuklińskim i jego synami. System tak działał, a może nawet i działa. I z Prochami też będzie bardzo ciężko. Dlatego, że brat zmarł w 2013 roku, jego syn zmarł rok później. Mam informację, że prawdopodobnie był jeszcze drugi syn Zdzisława Tokarskiego, ale muszę go poszukać, żeby po prostu DNA zostało przekazane.